jest wolny. Wyrosła w rodzinnej atmosferze do Boga i ojczyzny. Od dzieciństwa związana z Kościołem. Asystowała w procesjach kościelnych, należała do stowarzyszeń katolickich, w tym Koła Żywego Różańca i Akcji Katolickiej. Wchodziła w skład ich zarządów i prowadziła szeroką działalność społeczną, dobroczynną i kulturalną. Śpiewała w chórze kościelnym lira. Haftowała artystycznie alby, komrze, stuły, obrusy ołtarzowe. Ukończyła szkołę gospodarczą, która oprócz przedmiotów ogólnokształcących przysposabiała do życia, ucząc wielu praktycznych umiejętności. Jeszcze przed wybuchem wojny podjęła pracę na poczcie, którą kontynuowała w trakcie okupacji. Aresztowana przez żandarmerię, uciekła w czasie konwojowania do więzienia. Niedługo cieszyła się wolnością. Pojmano ją w ulicznej łapance w Wieluniu i osadzono w areszcie, skąd zainicjowała ucieczkę, mobilizując współwięźniów. Znalazła się w Warszawie, gdzie wzięła udział w Powstaniu Warszawskim jako sanitariuszka oddziału Armii Krajowej. Osadzona w obozach przejściowych w Pruszkowie i w Gulau und Militsch, trafiła do obozu koncentracyjnego w Chemnitz, gdzie ustawicznie pobierano więźniarkom krew dla potrzeb frontowych. Tu odstąpiła kobiecie ciężarnej swoją pryczą. Sama sypiała na glinianej podłodze. Po wydostaniu się z obozu zachorowała na reumatyzm i serce. Kilka miesięcy przeleżała w łóżku. Po zakończeniu wojny wróciła do domu. Podjęła pracę na poczcie, którą straciła z powodu współpracy z podziemiem antykomunistycznym. Przeniesiono ją dyscyplinarnie do Wielunia do pracy na poczcie. Z czasem znalazła zatrudnienie w miejskiej bibliotece publicznej. Na wskutek rozwijającej się choroby Parkinsona była zmuszona zrezygnować z utrzymywania kontaktów towarzyskich i ograniczyć wychodzenie z domu, którego nie opuszczała już przez ostatnich 5 lat swojego życia. Choroba czyniła postępy coraz bardziej, traciła pamięć, wzrok i zdolność poruszania się i mówienia. Zdawała sobie sprawę, iż choroba pogłębia się, że sprawia rodzeństwu coraz więcej kłopotów. Zmarła w 1997 roku. Pochowana na miejscowym cmentarzu w Wieruszowie. Chcę jeszcze wymienić osoby urodzone w Wieruszowie, bądź związane z Wieruszowem, które wzięły udział w Powstaniu Warszawskim. Lucyna Parusińska, łączniczka. Jan Badeński. Oddział, Okręg Warszawski Armii Krajowej, 1 Obwód Radwan, 4 Zgrupowanie Gór, 1 Kompania. Szlak bojowy, Śródmieście Północ. Stanisław Żółtowski, pseudonim Aplas. Oddział, Armia Krajowa, Zgrupowanie Kryska, Kierownictwo Obrony Cywilnej na ulicy Solec. Szlak bojowy, Górny Czerniaków, udało mu się przepłynąć Wisłę. Andrzej Trella, pseudonim Jawor. Oddział Narodowe Siły Zbrojne, Okręg 1 A, Warszawa Miasto, Redakcja Wielkiej Polski. Walczył w dzielnicy Powiśle. Józefa Bielawska, pseudonim Żmichowska, łączniczka. Oddział Narodowe Siły Zbrojne, samodzielny batalion imieniem brygadiera Mączyńskiego, Kompania Leśna imieniem Szarego. Bogusław Kryś, pseudonim Michał. Nazwisko konspiracyjne Marcinkowski. Oddział Komenda Główna Armii Krajowej. Oddział 6 Biuro Informacji i Propagandy. Oddział Osłony Wojskowych Zakładów Wydawniczych. 1 Pluto. Walczył w Śródmieściu Józef Sobczyński, pseudonim Franek. Oddział 2 Obwód Żywiciel Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Zgrupowanie Żubr, 3 Kompania. Walczył na Żoliborzu. Gerwazy Sobczyński, pseudonim Gerard. Oddział 2 Obwód Żywiciel Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Zgrupowanie Żubr, 1 Kompania. Następnie w grupie Campinos, 1 Kompania ZS-a. Szlak bojowy Żoliborz, Campinos, Jaktorów. Jerzy Cieślak, pseudonim Prądzyński bądź Jerzy. Oddział Armia Krajowa, Zgrupowanie Radosław, Batalion Miotła, Pluton Sarmaka. Szlak bojowy Wola Powązki, poległ 1 sierpnia na ulicy Elbląskiej. Jan Mierzwiak,
pseudonim rektor. Oddział 7 obwód Obroża Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, 5 rejon Gątyń, batalion Krawiec, 3 kompania Pluton 1706. Poległ 1 sierpnia w Klarysewie. Mieczysław Mierzgaj, pseudonim BIM. Oddział 7 obwód Obroża Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, 5 rejon Gątyń, batalion Krawiec, 3 kompania Pluton 1706. Teresa Cieślak, pseudonim Ewelina, sanitariuszka. Oddział 2 obwód Żywiciel Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, sanitariat, punkt opatrunkowy numer 203 na ulicy Kasprowicza, nasz dom, oraz na placu Konfederacji. Leon Adamski, kapelan. Służba duszpasterska Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, szpital przy ulicy Piusa, na dzielnica Śródmieście Południe. Ciężko ranny, postrzał klatki piersiowej w okolicy serca, przetransportowany do szpitala polowego na ulicy Mokotowskiej. Zmarł 4 sierpnia w Alejach Ujazdowskich. Pochowany 5 sierpnia na Mokotowskiej 48. Po wojnie w maju 1945 roku ekshumowany na cmentarz na Brudu. Jadwiga Cieślak, pseudonim Stefania. Perzetka, 2 obwód Żywiciel Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, sanitariat, punkt opatrunkowy numer 203, ulica Kasprowicza, nasz dom, oraz na placu Konfederacji. Szlak bojowy, Żoliborz. W 1946 roku wróciła do Warszawy absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, pediatria. Helena Walkowska, sanitariuszka. Antoni Cieślak, pseudonim Puchacz. Oddział, Komenda Główna Armii Krajowej, punkt Baszta. Poległ na Służewcu. Zygfryd Mylbauer. Antoni Burzyński. Roman Kępa. Cieślak Zdzisław. Wacław Trocha. Kazimierz Trocha. Klara Sobczyńska, sanitariuszka.